Grażyna do dzisiaj 25 lat i 3 miesiące minęło, ona do tego lasu nie weszła. A tu Dari nie ma, a ten chodzi. Nie, to nieprawda, że to jest rady. Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Pan Dariusz do swojej córki, gdy była mała, mówił Żabcia. Gdy była już większa, zwracał się do niej po prostu po imieniu. Daria zaś do taty, gdy miała już naście lat, mówiła per staruszku. To tak żartem, z przymrużeniem oka, bo pan Dariusz wtedy miał nieco ponad 40 lat i wcale nie czuł się staro. Dziś też absolutnie staro się nie czuje i nadal nie brakuje mu energii, choć dobiega 70. Mama Darii, pani Grażyna, po dziś dzień nie jest w stanie wejść do lasu, w którym zginęła jej córka, choć to tuż obok domu. Czasu minęło wiele, ponad ćwierć wieku od zabójstwa córki. A sprawca wciąż nie został odnaleziony. Wciąż nie poniósł kary. Dlatego tak trudno się z tym pogodzić. Śni się panu czasem, Daria? Coraz rzadziej, bo źle sypiam. Dawniej dość często. Nigdy długo nie spałem, 6 godzin była norma, ale jak było 6 godzin, to tak i to często, no bywało, że się budziłem. Jak się śni, to ile ma lat? Albo mała całkowicie, albo te kilkanaście. No mile wspominam, bardzo fajnie się dobrze mówię, na wakacje zawsze razem z rodziną i Darię zabieraliśmy i regularnie od początku lat 80., od gdzieś 80. Trzeciego, nie, czwartego, bo Asia się wcześniej urodziła. Jeździliśmy regularnie na Tarnowskie, na prywatny teren. No, to było fajne, a najlepiej się czułem, jak w pierwszej połowie lat 90., tak 93, 4, Asia miała wtedy 10-11 lat, Daria miała te 16-17, pływaliśmy z kolegi jachtem do ośrodka Unimoru wczasowego, tam na dyskoteki. Daria świetnie tańczyła, ja sam bardzo lubię tańczyć. Asia z kolei trenowała gimnastykę artystyczną, to wywijała najróżniejsze harce na parkiecie, taka 10-11-latka. Wie pana, się fajnie czułem? Ja w sumie młody jeszcze, pełen werwy i córki, no które fajnie się bawiły, prawda? Naprawdę. Wracają te wspomnienia? Wracają, ale w przykry sposób, że nie ma. Że po prostu jej nie ma. Czasami myśli pan o tym, co by teraz robiła Daria? Społeczeństwo miałoby z niej naprawdę bardzo duży pożytek. Była osobą bardzo zdolną, oprócz tego pracowitą. Nawet byłaby lekarzem, na pewno wybitnym lekarzem. Chwileczkę. Pan Dariusz ma mnóstwo żalu. Do policji. O to, jak podeszła do poszukiwań, gdy tylko Daria zaginęła. O to, że wiele dowodów na miejscu zbrodni zabezpieczono tak, że potem się już nie nadawały do niczego. O to, że wprowadzono go wielokrotnie w błąd, mówiąc na przykład, że na miejscu zbrodni założono monitoring, a tak naprawdę kamer żadnych jednak nie zamontowano. Albo że dopiero po wielu latach dowiedział się, iż ciało córki znalazła nie policja, jak go zapewniano, tylko leśniczy. O to, że gdy po latach do sprawy wróciło archiwum X, to okazało się, że w wydziale tym pracuje zaledwie 2 funkcjonariuszy, a na głowie mają oni grubo ponad 100 niewyjaśnionych zbrodni i fizycznie nie są w stanie na dobre zająć się poszukiwaniem mężczyzny, który zgwałcił i zamordował jego córkę. Ma ogromny żal do prokuratury i o to, jak było prowadzone postępowanie w sprawie zabójstwa Darii i o to, że po latach zaginęły wszystkie akta dotyczące tego zabójstwa. I wielu ważnych dowodów, takich jak zdjęcia z miejsca zbrodni, odtworzyć się już nie da. Oto, że nikt nie poniósł za to żadnych konsekwencji. I ma ogromny żal w ogóle do państwa, do rządzących teraz, rządzących przedtem, bo nie mieści mu się w głowie, jak można było doprowadzić do tego, że przez ponad 25 lat sprawiedliwości nie stało się zadość. 4 sierpnia 1995 roku. Gdańsk, Oliwa, tyły Akademii Wychowania Fizycznego. Tu, w bloku przy ulicy Bobrowej, mieszkała 19-letnia Daria Reluga, absolwentka 12 LO.
65. Najlepszą młodzieżką 12 LO została Daria Reluga. Zdolność, konsekwencja w zdobywaniu i rozszerzeniu wiedzy pozwoliły jej osiągnąć wysokie wyniki. W ciągu 4 lat Daria sprawdziła się jako koleżanka, ofiarowując każdemu pomoc w nauce. Marzeniem jej jest studia medyczne. Życzymy, aby te marzenia się spełniły. Była najlepszą maturzystką roku 95 w Gdańsku. Z tej racji została zaproszona do udziału w programie redaktora Janusza Trusa w TVP Gdańsk. Materiał ukazał się tuż przed jej śmiercią. Daria była już po egzaminach na Akademię Medyczną. To miały być najdłuższe wakacje w jej życiu. Spędzała je bardzo aktywnie. Była z koleżankami na wycieczce w Warszawie, uprawiała dużo sportu, często biegała na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. I właśnie podczas porannego biegu przez las, niedaleko domu, Daria spotkała swojego oprawcę. To był moment, no właściwie wszystko się zawaliło 4 sierpnia 95 roku. Tak, godzina gdzieś 15:30, jak Grażyna do mnie zadzwoniła, Daria nie wróciła z lasu. Bo Daria wyszła do lasu koło 7 rano. Tak, znaczy w wakacje zawsze normalnie wychodziła gdzieś koło 8, ale tego dnia na 9 jej przyjść zabory termoregulacyjne przy grzejnikach wymienić. W związku z tym musiała być przed 9 w domu, a biegała na ogół te 1,5-2 godziny, więc wyszła do lasu no po 7, gdzieś To miały być jej najdłuższe wakacje, prawda? Ona była po maturze. Tak, była po maturze. Zdała już egzaminy na studia. W okresie 28 lipca, w tym czasie, przez 1,5 tygodnia były z koleżankami w Warszawie, chodziły po muzeach, teatra i tak dalej. Jest sporo zdjęć tego okresu. Także życzenia jej dopiero złożyłem, jak w poniedziałek wróciła 31 lipca. No zbiorka okoliczności tego 31 lipca też był wyemitowany u nas ten program, który nagrywał redaktor Trus jako najlepsza maturzystka. Ja nawet go nie oglądałem, tylko powiedzieli mi, prawda? Później Trus mi po śmierci dał te nagranie, prawda? No tak, mieliśmy jechać na Jezioro Radońskie, ale ja miałem nawalony silnik w ładowarce, którą miałem i chciałem go naprawić, żeby być mobilnym, bo tak jak w poprzednie wakacje, to mówię, mając roboty to na miejscu i woziłem nad Radońskim, ja dojeżdżałem po pracy, jak nie miałem któregoś dnia, to zostawałem tam, no i mówię, Daria, to cię zawiozę, bo tam byli znajomi, prawda, których wszystkich znała świetnie, nie, na to pojedziemy razem, no i... Wracają teraz takie myśli, że... Kurczę, gdyby no, nie właśnie, ten silnik, nie, właśnie gdyby to, nie coś. Nie mogę, dlatego czuję się winny, że nie pieprzynałem wszystkiego. Tu jest wyjazd z rodziną najważniejszy. No, to do dzisiaj mam wyrzuty sumienia. No, taka jest prawda, że powinno być tak, że rodzina najważniejsza. Pieniądze rzecz nabyta, prawda? No ale pieniądze też są potrzebne dla rodzin, do życia. No i z tego względu chciałem pierwszy wyremontować silnik i później jechać na te drogowiskie. Mama Darii wróciła do domu koło godziny 14, zobaczyła... Nie, koło godziny 15. No z początku nawet była troszkę zdenerwowana, bo Daria miała posprzątać, a tu nieposprzątane. Ale patrzy, w jej pokoju leży plecak skórzany, bez którego się nigdzie nie ruszała. No i w tym momencie ją tnęło. Były, wiadomo, że poszła nigdzie, biegać biegała bez dresie, plecaka, tak? Tylko jak wszędzie normalnie wychodziła, to zawsze zabierała ten plecak. No to w tym strój po bieganiu był w domu? Nie. No, nie był, znaczy już był z poprzedniego dnia, bo no, codziennie świeży zakładała, bo jak się biega, to się poci, prawda? No ale świeżego nie było, butów do biegania nie było, prawda? Więc zaczęła dzwonić po koleżankach, czy z kimś tam nie tego. Nikt nic nie wie, prawda? No to zadzwoniła do mnie i mówi, jadę na policję, prawda? Do kolegi Dali, piętro wyżej mieszkał z dziadkami, malucha dziadków, pojechali na ten. Ja w tym czasie, ponieważ zadzwoniła, to robiłem ten silnik koło posesji znajomych, to tylko poprzykrywałem to wszystko, ręce umyłem, także wysmarowane, także po jakichś 20 paru minutach, bo tam w sumie z osoby tam na Bobrową jest jakieś 7 kilometrów spacerową i troszkę Czyleskiego. Spotkaliśmy się pod klatką, no a z płaczem, bo pojechała na Kaprów, na policję i mówi, że córka nie wróciła z lasu. Ile ma lat? 19. A z 72 godziny poszukiwania. Ale Grażyna mówi, nie wróciła z lasu. Nieważne. Olał ją po prostu. Po prostu ją olał. Więc Drugi raz potem poszliście... Nie. Więc jak weszliśmy do mieszkania, zaczęliśmy dzwonić, znaczy akurat miałem znajomego, najstarszy brat koleżanki, pułkownik SB. Więc zadzwoniłem do Genka o interwencję, że coś zaczęli działać. Grażyna z kolei do mamy Darii koleżanki, która w szpitalu MSW wcześniej. Nie wiem, na czyją interwencję. W każdym razie w efekcie zgłoszenie... Zgłoszenie faktycznie było przed 16, później dokumenty sfałszowano.
W dokumentacji ja jest, że 18.30 przyjęto zgłoszenie. Tak, więc dokumenty sfałszowano, to jest też przestępstwo. Jak ja to podnosiłem, winnych też nie ma. Winnych też nie ma. A na to, o której Grażyna była, tu był Jacek Krzemiński bezpośredni, bo razem z nią był, prawda? I wiem, o której się spotkaliśmy, jak wróciła z płaczem. Więc winnego nie ma, który sfałszował dokumenty. No, po tym oficjalnym zgłoszeniu 18.30 policja na miejscu... Nie, to znaczy oni wpisali, że zgłoszenie było 18.30, a faktycznie to zgłoszenie było przed 16. Może 16.45, może 16.40, 15.40. Bo mówię, koło 16 spotkaliśmy się. Jakob dzwoniliśmy... Gdyby nie uruchomić tych znajomości... No jakby nie te znajomości, ale to jak się zadzwoniło, to wtedy zeszliśmy na dół, sąsiedzi razem poszliśmy gdzieś koło 17 w las. No szukać, krzyczeć. Policja w lesie pojawiła się? No i ja wyszedłem z tego lasu gdzieś 19.30 po takich grówkach. No już policja stała pod klatką, no czekali na przewodnika z psa. No on miał wolne, trzeba go ściągnąć, także przewodnik był gdzieś 20.30. To był sierpień, taki, początek sierpnia. Tak, jeszcze całkiem długo, jasno. Jeszcze dzień jasno. Jest długi, prawda? Więc na dzień dobry, no poprosił o coś Darii, przyniosłem koszulkę z poprzedniego dnia. No i na początek mnie zmartwił, wie pan co, były wtedy upały. Naprawdę, tak jak teraz jest norma, to wtedy było takie pierwsze upalne lato. No też z wielką okoliczności musiał się cofnąć. Ze względu na te upały, o 8 wywieszono na wszystkich wejściach do lasu zakaz wstępu ze względu na przejść pożarowych. A Daria pobiegła przed 7, no i tej kartki nie było. A jeszcze cofnę się jeszcze do wtorku. We wtorek jak pobiegła, zobaczyła, że przy ścieżce, którą biegła, poszycie płonie. Wróciła się do domu, zadzwoniła do straży. Mówi, czekać na nich, żeby pokazać ten dyżur. Nie, oni sobie poradzą. No to ona pod prysznic. Bo to był jeszcze czas przedkomórkowy, tak? Wróciła do domu. Zgadza się, to telefony no już stacjonarne można było w miarę łatwo, nawet chętnie zakładali, ale komórek nie było. Bierze prysznic, tuś wali do drzwi. No, ręcznikiem się tego wyszła strażacy. Czy to ona zgłasza? Tak. No, ona mówi, że będzie chciała czekać. A mi to jest idiota. No i pojechała z nimi, a frajderze gasiła razem we wtorek ten pożar, to był 1 sierpnia, prawda? Później w środę, bo mówiła Grażynie, że sprawdzała, czy jest wszystko w porządku, a zginęła dosłownie obok tego miejsca. Krzyż, jak ścieżką się idzie, to spalenizna było na boku, na prawej stronie stoku, to krzyż jest na sośnie i z tabliczką był powieszony po lewej stronie stoku. No to było takie cofnięcie się, prawda? Chronologiczne. No ale tak to wyglądało w sumie. Więc na dzień dobry ten przewodnik powiedział, no jak są takie upały tego, no to pies efektywnie podejmuje trop do 8 godzin. No bo to się ulatnia. No ale nic, poszliśmy. Taką trylerią nas rozstawili. No później jak sobie skojarzyłem, to ja przechodziłem stronkowo blisko Darii. Naprawdę. Blisko Darii, w pewnym momencie, ale robiło się coraz ciemniej, więc ktoś tam z mieszkańców dostał się po latarki, bo policjanci oczywiście nie mieli latarek, chociaż powinni mieć, idąc na akcję już o tej porze. Doszliśmy do takiej ścieżki równoległej do spacerowej, no i tam nas zgrupował ten dowodzący komendant Oliwy, no i mówi, no dziękuję za pomoc, rano o 7 zapraszam do pomocy, a jego zastępca, jutro obstawiamy mecz. No tak mnie zaczęło, jak mnie powstrzymali, to nie wiem, co będzie zrobić. Bo był mecz Lechii. Lechii, tak, no co i, ważniejsze. I policjanci. Ja mówię, co ważniejsze? A on mówi, jak dla kogo? Taka odpowiedź, tylko w mordę lać. No taki człowiek może być policjantem? Niech pani powie. Czy taki człowiek o takiej mentalności... A czy takie rzeczy się potem pamięta na ale, całe ale, życie? Ale niech pani odpowie, czy taki człowiek może być policjantem? Czy ma predyspozycje etyczne? Empatii więcej by się na pewno no, przydało. Więc nie ma, kompletnie. Won. Poszukiwania podjęto następnego dnia rano ponownie. No więc jak wyszliśmy z lasu, tam Genek na mnie czekał, to było gdzieś 22.30, może 23, nie wiem dokładnie. Ja mówię, no, że zaczną o 7 rano, mówi Darek, mówi, będzie ZOMO pomagało w poszukiwaniach, oni o 7 mają śniadanie, efektywnie zaczną o 8. No zmartwił mnie trochę, więc przyszedłem do mieszkania, zacząłem odzwaniać, mówię, bo widno w lesie o tej porze, to jest jeszcze 4.30, góra 5 jest widno całkowicie. Więc odzwoniłem po znajomych, żeby się o 4:30 spotkać, żeby pójść indywidualnie. No i tak się spotkaliśmy, poszliśmy w las, ja się jakoś tam odłączyłem, łaziłem, krzyczałem. Koło 11 wyszedłem z lasu na skraj, ale w Sopocie. Więc z krajem lasu z Sopotu wracałem, doszedłem do wejścia, gdzie Daria wbiegała na prosta WF-u. No i tam od ludzi usłyszałem, że Darię znaleziono. Pobiegłem w tamtą stronę, na dole mnie zatrzymano, no zrozumiałem to. Nie dopuszczono pana już. Nie puszczono, no i zrozumiałem to, no bo trzeba zabezpieczyć to wszystko, myślałem, że to lepiej zrobią. No się okazuje, że
chłopcy z Piaskownicy. Później wyszło dopiero. No nie potrafiono tego zrobić tak dobrze. Więc akurat jak gdzieś tam oficerowie wsiadali do samochodu, a to tak od wejścia z 500 metrów mniej więcej. No to wsiadłem, to nie wiem, coś, nie wiem co, zaczęli tam ględzić. Wiem, że ich opieprzyłem, zamknęli się. A jeszcze poprzedniego dnia, wiedząc, że będzie źle, bo już w panoramie gdańskiej już była wiadomość, że zaginęła, prawda? Zadzwoniłem do sąsiadów mojej mamy, żeby mieli pieczę nad jedną babcią, do sąsiadów babci Luby to samo. Więc jak wysiadłem na skraju lasu, do mieszkania wchodzę, tam zgrażną są koleżanki, przyjaciółki, tamtego, gdy się pyta, co szukają? Ja mówię, tak, szukają. Nie wiem, jak to było ciężkie. Poszedłem do Bogusi, do sąsiadki, za telefon. Pierw na pogotowie dla Grażyny, bo wiedziałem, że jest potrzebne. Później do jednych sąsiadów, babci Luby, nie odbiera nikt. No więc zadzwoniłem do kolegi, mówię, babcia Luba mieszka tu i tu, jedź, weź ją, zawieź na działkę. Na policję do Sopotu, jeszcze ciocia z wujkiem, brat mamy, z żoną, moi chrześni zresztą na tabenę, mieszkali w Sopocie, na niepodległości, jak Gojki dochodzi, na niepodległości, telefonu jeszcze właśnie mija. Zadzwoniłem na policję, przedstawiłem sytuację, mówię, proszę i zawieź na działkę, bo wiedziałem, że mama jest na działce, bo od wiosny do jesieni to rano, w ten sposób chciał pan ich chronić? Tak, no że chronić, żeby ta wiadomość nie dotarła. No bieg okoliczności, że jechali policja z Ciocią i wujkiem i Czesiek tego, no już byli razem, prawda? Ja wróciłem do mieszkania, a tam jest już lekarka, jeszcze myślałem, że dwóch pielęgniarzy, później się okazało, że jeden z nich to jest był lekarzem. Dał jakieś tabletki Grażynie, Grażyna odpłynęła, no już była cały czas pod opieką, no i ja wtedy zacząłem tak, wszystko było na mojej głowie. Co się stało? Ja mówię, jak ja w tym okresie spałem 8 godzin tygodniowo, to jest dużo. I mówię, człowiek to jest takie bydle, dlatego zawojował świat, niestety, że jest bardzo wytrzymały. Można funkcjonować naprawdę logicznie tego nie śpiąc, prawda? Można, się okazało. I mówię to z tą bezsennością, mówię, to dopiero w październiku było właśnie, wtedy jeszcze pogotowie było bliżuteńko mnie i wtedy trafiłem na tego, co myślałem, że pielęgniarz. On znał już sytuację, oddał mi jakieś lekarstwo od siebie i receptę. No i tak, na prochach. Zacząłem sypiać, ale to te prochy też na mnie słabo działają. Taki mam widoczny organizm, bo dzisiaj jak mam problem też mam różne niby dobre. Teoretycznie 6-8 godzin, ja po 2-3 się budzę. No wiadomo, że nie można przedawkować, to więc nie tego, no i jest ten problem. Grażyna do dzisiaj jest na prochach i pod opieką lekarza. Grażyna do dzisiaj 25 lat i 3 miesiące minęło, ona do tego lasu nie weszła. Pan tam wchodzi? Tak, z synem. Od razu panu policjanci powiedzieli, co się stało? Nie, no to... Znaczy, została zamordowana. Co i jak? Znaczy, to wyglądało, no w ten... Ja mówię, przykro mi to powiedzieć, jak trzeba było oficjalne no, potwierdzenie, że to jest Daria. Przyjechała moja kuzynka z mężem, pojechała się z Grażyną i zostali na zewnątrz, ja poszedłem. I przykro mi to powiedzieć, z Darią się nie byłem w stanie się pożegnać. Ładna dziewczyna. To boli. To nie jest tak, że czas... Nie, to nieprawda, że czas leży rany. Może moje błędne wyobrażenie, jakby był winien, no, ja bym nie zapomniał Darii, nigdy nie zapomniał, ale byłoby łatwiej się przyjąć ten fakt do wiadomości. A tu Darii nie ma, a ten, nie będę się wyrażał, chodzi, prawda? Co wyszło teraz dopiero, bo jak dostałem, znaczy powiedzieli mi, że umarzają sprawę w grudniu 96, pojechałem, przeczytałem akta, wtedy było trzy tomy akt. Nie czytałem w tych aktach tylko opisu Darii. Zdjęcie oglądałem, to przerzuciłem, nie byłem w stanie po prostu. No ale wyłapałem w tym momencie, że prokurator prowadzący nominalnie sprawę, czynności policyjne podpisywał hurtem po prawie 3 miesiącach, bo 3 listopada. Wszystkie czynności policyjne były z różnych okresów, od samego początku były podpisywane 3 listopada. Wszystkie. Daria była z Gdańska. Poszukiwania prowadzili funkcjonariusze z Gdańska. Ale jak się potem okazało, ciało 19-latki znaleziono w lesie tuż za granicą Gdańska, już w Sopocie. Komendy zaczęły się więc przerzucać papierami. Sprawa trafiła do Sopotu.
Tropów w śledztwie było parę. Między innymi w kręgu podejrzeń znalazł się mężczyzna, który sprzątał blok, w którym mieszkała Daria. On mógł widzieć, kiedy dziewczyna wychodzi z domu, dokąd biegnie, mógł stanąć na jej drodze, tak sądzono. Poza tym miał za sobą przestępczą przeszłość. Badania DNA jednak wykluczyły, aby to on był sprawcą. Przez dłuższy czas poszukiwano dwóch mężczyzn, którzy wzbudzili podejrzenia kierowcy autobusu 169 jadącego ulicą Spacerową w kierunku Oliwy. W godzinach porannych w piątek 4 sierpnia 1995 roku na przystanku na Żądanie do jego pojazdu wsiadło dwóch około 35-letnich dziwnie zachowujących się mężczyzn. Byli ubrudzeni igliwiem, wyglądali na wystraszonych. Jeden z nich kupił bilet u kierowcy, ale obaj byli tak zdenerwowani, że nie potrafili go skasować. Wysiedli na kolejnym przystanku i biegiem ruszyli do lasu. Kierowca zwrócił uwagę na ich dziwne zachowanie. Dość dobrze zapamiętał ich twarze. Na podstawie jego zeznań opracowano portrety pamięciowe. Jeden szczupły, rozczochrany, z ciemnym zarostem, krzaczastymi brwiami. Drugi krępy, krótkościęty, rudy. Gdy wizerunki obu mężczyzn obiegły wszystkie trójmiejskie media i zawieszono je w komunikacji miejskiej, na komisariat w Sopocie zgłosiła się młoda kobieta, która twierdziła, że ci dwaj natarczywie zaczepiali ją na jednej z sopockich ulic. Nigdy ich jednak nie znaleziono. Były też podejrzenia, że to może ktoś z obcokrajowców, którzy przebywali wówczas na AWF-ie na zawodach sportowych. Dariusz Reluga początkowo nie wiedział, gdzie zgwałcono i zabito jego córkę oraz gdzie znaleziono jej ciało. Chciał się dowiedzieć od sopockich policjantów, ale odmówiono mu. Tłumaczono, że na miejscu założono monitoring, bo sprawca może wrócić na miejsce zbrodni. Radzono, by się tam nie wybierał, aby mordercy nie spłoszyć. Zaufał i usłuchał. Po paru miesiącach znów zwrócił się do policjantów z prośbą o wskazanie miejsca zbrodni. Tłumaczył, że Daria, biegając, miała przy sobie klucze od mieszkania i ich, jako jedynej jej rzeczy, nie znaleziono przy ciele. Mówił, że chce pójść tam z wykrywaczem metali, aby je odnaleźć. Tym razem udzielono mu wskazówek. Gdy dotarł na miejsce, przeżył szok. Na drzewie dostrzegł bowiem zawieszony krzyż i tabliczkę z wyrytym ręcznie napisem. Daria Reluga zginęła śmiercią męczeńską. Kto zawiesił krzyż i tabliczkę? Skoro miejsce zbrodni znali wyłącznie policjanci, jak się później okazało, leśniczy, no i morderca? Nikt z rodziny. Pan Dariusz był przekonany, że skoro jest monitoring, to łatwo da się ustalić, kto to był. No i wtedy okazało się, że jednak żadnej kamery nie było. Ot tak powiedziano ojcu, żeby go uspokoić. Policja powiedziała panu, że Daria jest zamordowana. Tak. Mówiono, jakie było tło? To znaczy, mówili się od razu, że to seksualne, to od razu mówili, prawda? Że na tle seksualnym, no, poszukiwali w tym kręgu różnych dewiantów. Dość nieudolnie, prawda? Dość nieudolnie, ale to wyszło dopiero, bo tak na samym początku miałem zaufanie do policji. Jak Daria została pochowana w piątek, tydzień po śmierci, później zrobiłem tam porządek, że też byłem inicjatorem, że obudowę dębiny, fajnie tego, tam najlepsze lakiery wodoodporne, trawę z tego dywanika rozłożyłem. Jak to było uporządkowane, dopiero zabrałem dzieciaki. I pojechałem, no, znajomi też pojechali ze mną na Raduńskie, żeby tak dojrzeć troszeczkę do siebie. Ale tak samo, spać też nie mogłem tego. To tam przyjechał właśnie ten dziennikarz, który był ten pierwszy taki wywiad, jak szukano Darii, prawda, co powinien mieć pretensję, że obrabiam tu jak policję. Ja mówię, zawsze wymagam rzetelności. Nie lubię żadnych przeinaczeń, przekrętów, bo mówię, prawda się sama obroni, prawda, prawda, jeszcze raz prawda. Jedyny raz lanie od ojca dostałem za kłamstwo. Za kłamstwo. Mam zasadę w życiu, to nie zawsze jest wygodne. Prawda. Niektórzy się obrażali, że prawdę mówiłem, prawda? Ale długoterminowo to się sprawdza. Na miejscu zbrodni znaleziono ważne dowody. Był nóż kuchenny. Był nóż kuchenny wbity w drzewo. Przypuszczano, że tym nożem były ścięte gałęzie, no ale znowu też nieudolność policji. Tam, gdzie my działkę mamy w Wielitkowie w Oazie, działkę miał pracownik laboratorium kryminalistyki, od balistyki, noży i tak dalej. On mi to powiedział po roku. No mówi, panie Darku, musimy pogadać. No zaprosił mnie do siebie, no i mówi, że panie Darku,
No mówię, no moi koledzy naprawdę gamonie, bo te gałązie, którymi Daria była przykryta z tym nożem, przynieśli mi na początku września, gdy było takie upalne lato. Ja mówię, a on mi powiedział, Jurek akurat na imię miał, nazwiska nie pamiętam. Panowie, do ogniska. Mówię, po tym okresie nie stwierdzę, czy to tym nożem było ścięte, czy nie. Ważnym dowodem były między innymi włosy sprawcy. Które tak były zabezpieczane przez policjantów, że jak dali te włosy do sprawdzenia obecnie profesorowi, wtedy jeszcze nie profesorowi, tylko doktorowi lotniczego, panu Pawłowskiemu, profesorowi Pawłowskiemu, najlepszy chyba genetyk w Polsce obecnie, mówi panowie, no to się do niczego nie nadaje, prawda? To się do niczego nie nadaje. Dobrze, że ślady genetyczne z Darii i z chusteczki dało się pobrać, do dzisiaj są, więc jak się wytypuje sprawcę, zrobi porównawcze, jesteś ty. Jedyne szczęście w tym wszystkim. W całym tym nieszczęściu to jest najistotniejszy dowód tak, i te dane DNA tak, sprawcy i to te same są... i z Darii pobrane, i z chusteczki, z krwi na chusteczki, bo Daria się broniła. Musiała jakoś tam zdradzić, że krew sprawcy była na chusteczce znalezionej kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie była Daria ukryta. Bo Daria była tam ukryta, naprawdę to było dobrze wybrane miejsce, bo w tym czasie, teraz jest ten lat troszkę przetrzebiony, ale w tym czasie, jak Daria zginęła, to było gęstsze poszycie, tam gdzie Daria był na takim, że od ścieżki zdrowia to jest takie ostre podejście, że nikt tam nie chciał mu się wchodzić, było takie wypłaszczenie i później stok taki, i Daria była na tym wypłaszczeniu ukryta, prawda? Była na tym wypłaszczeniu ukryta. A miejsce, gdzie zginęła, gdzie była ta spalenizna, jest tak na skos idąc 80 metrów. I tam sprawca, mając wyrzuty sumienia, czy jakieś inne powody, powiesił na krzyż tabliczką idiotyczną. No właśnie, to zapytam najpierw o to, ile osób wiedziało na początku, w którym miejscu doszło do zbrodni? Teoretycznie tylko policja. Pan wiedział? Nie. Ja się dowiedziałem przypadkowo, na tej zasadzie, że pod koniec września zgadałem się z sąsiadką, która na spacery z pieskiem chodziła, no że chciałem zobaczyć, gdzie ta spalenizna była. No ja mnie prowadziła, żeby pokazać, gdzie była ta spalenizna w lesie. Ja jestem przy spalenizny, oblatam się, a tam krzyż widzi się z tabliczką. No, i widzi pan dane? Tak, i tak, że tu zginęła śmiercią męczeńską Daria Reluga. Więc mnie zabolało śmierć męczeńską. Jakby tylko pisało, że tu zginęła Daria Reluga, ta tabliczka by została. Bo to jest fakt. Tragiczny, ale fakt, że ona tam zginęła. Ale to słowo męczeńska, to dlaczego moja córka miała być męczona? Dariusz Reluga jest raczej przekonany, że za zabójstwem córki musi stać ktoś, kto ją znał. Że Daria była zbyt wysportowana, zbyt szybka, aby dać się komuś złapać. Raczej jego zdaniem w lesie zatrzymał ją ktoś, kogo znała i kto ją zaskoczył. W dochodzeniu do prawdy Dariuszowi Reludze pomaga pan Stanisław, pasjonat kryminalistyki, który zobaczył w telewizji program o morderstwie 19-latki z Oliwy. Zgłosił się do ojca, poprosił o wszelkie możliwe dokumenty w tej sprawie, prześledził je i co jakiś czas dzieli się przypuszczeniami, kto to mógł być. Pan Dariusz idzie z tym do funkcjonariuszy z archiwum X, a ci porównują DNA kolejnych mężczyzn z materiałem genetycznym mordercy. W ciele Darii znaleziono nasienie gwałciciela. Materiał został zabezpieczony, zarejestrowany w Krajowej Bazie Danych DNA, trafił też do bazy profilów genetycznych Interpolu. To znacząco zwiększa szanse na odnalezienie przestępcy, choć sporo istotnych dowodów poginęło. Prokuratura śledztwo w sprawie zabójstwa Darii umorzyła po roku. Tak, po roku i trzech miesiącach, bo decyzja była konkretnie z dnia 31 grudnia 1996. Ja oczywiście od tej decyzji się odwołałem, z tym, że no, mój błąd może, no, ale nie byłem w stanie, bo jak czytałem to uzasadnienie i zaczęli opis, w jakim stanie Darii. No, w tym momencie nie mogłem czytać i tego pisma, odwołanie pisałem, ale tego pisma nie doczytałem, bo nie byłem w stanie przeczytać no, pewne szczegóły. Tak, tam są opisy bolesne. Niestety drastyczne. I dopiero teraz, jak dałem tą całą teczkę z tymi dokumentami panu Stanisławowi, który się śledztwem w sprawie Darii zajmuje od 5 lat, i on to w sumie gotowce, że tak powiem, typy daje policjantom. On, no to z ich strony jest minimum wysiłku, mają to sprawdzić tylko. Tak prawda wygląda. Śledztwo zostało umorzone. Formalnie, z tym, że w terenie prokurator Sopocki, szef prokuratury Sopocki powiedział, panie Darku, jest to formalnie umorzone, ale takie sprawy o morderstwo wiszą, że tak powiem, w nawieszeniu przez 30 lat. Mówię, jedyną zasługą Ziobry jest to, że przedłużył to do 40 lat, prawda?
Pisałem na to umorzenie oczywiście odwołania, to wszystko tu jest w tej teczce. Co się potem stało z aktami prokuratorskimi? Byłem w ścisłym kontakcie od tego 2006 roku, regularnie chodziłem do nich, dzwoniłem do nich, no jak ta jakaś sprawa była, bo kogoś tam ewentualnie chcieli porównawcze, tam ich ścigałem. No panie Darku, no dostaliśmy polecenie bieżącą sprawą. Archiwum X, bieżąca sprawa, no jako doświadczenie. Więc lekko licząc, w tym okresie połowę czasu, którego powinni na zaległe poświęcali na bieżące, na rozkaz komendanta. Na rozkaz. Tak na marginesie, no. To tych spraw różnych niewyjaśnionych, którymi się zajmuje to Archiwum X Pomorskie jest ze 130, prawda? Tak, no około 130. Na dwóch pracowników? Tak, na dwóch, a mówię od pół roku jednego, prawda? Obecnie znowu dwóch, prawda? Obecnie znowu dwóch. Mówię, w tym całym okresie, jak miałem ten kontakt, do różnych komendantów poszczególnych, bo to jak rękawiczki się zmieniają, ze względów politycznych, to jest nadanie polityczne, nie fachowe według mnie, prawda? Każdy obiecywał tak. Obecny też obiecywał, nie tylko mnie, ale tak, dziennikarce 22 maja, jak ich przycisnęła, padały nawet nazwiska, kto wzmocni Archiwum X, później dziennikarzowi Pawłowi z Gazety Wyborczej dodatek na wybrzeżu 25 bodajże czerwca, tak samo obiecano wzmocnienie. I później ostatnie, reportaż zrobiony w dniu roczniczy śmierci 4 sierpnia przez Panoramę Gdańską, gdzie też wypowiedź dla dziennikarza Panoramy Gdańskiej, oficjalnie rzecznika, tak samo będzie wzmocniona. A ja po tej wypowiedzi 3 tygodnie później dostaję pismo oficjalne z Komendy Wojewódzkiej. Z powodu braków kadrowych wzmocnione nie może być. No więc ktoś tu kłamie i kręci, ale to w bezczelny sposób kłamie i kręci. Deklaracje wzmocnione, a później braki kadrowe. No, tego prezesa Toma Kota ochrania 18 policjantów. Na dobę. Widziałem pana pisma do ministra Kamińskiego i tam pan się podpisuje zdeterminowany i wkurzony ojciec zamordowanej Darii. Tak. Bo tak jest, taka jest prawda, bo jak widzę, jak to nie działa, prawda? To jestem i wkurzony, a jednocześnie nie odpuszczę. Naprawdę nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Mówię, dałem mu też ultimatum, że zabrał tych 18 policjantów, to prezesa Toma Kota ochraniają i co najmniej 5 etatów przekazał do Archiwum X i, że tak powiem, tych pracowników mają sobie dobrać nie komendant, tylko Paweł z Jackiem, bo oni wiedzą, kto się nadaje, bo to nie chodzi o sztukę. Tam musi być człowiek i z głową, z empatią i z chęcią być policjantem. Pan mówi, że jest pan w stałym kontakcie z tym Archiwum X i przynosi im pan sam tak, ślady. To znaczy to, te gotowce, to robi, mówię, pan Stanisław zajął się tym sprawą Darii, jak obejrzał jeden z programów pod koniec 2014 roku. No i te jego słowa, właśnie, że sprawcy trzeba szukać, moje słowa, wśród znajomych środowiska Darii, bo była zbyt sprawna, zbyt rozsądna, że dać się zaskoczyć osobie nieznanej, prawda? Na tej zasadzie. I on na tej zasadzie zaczął przez Facebooka i tak dalej penetrować środowisko Darii. No pierwsze jego typy były nietrafione, bo on nie ma takich możliwości jak policja zweryfikować pewnych rzeczy, prawda? Tam roczniki urodzenia się nawet nie zgadzały, bo nie miał takich możliwości. No, ale to się nie zniechęcał. W sumie on do tej pory dał policji do sprawdzenia przeszło 20 osób. Ostatnio przekazałem, jadąc tutaj na Warszawę, zostawiłem w sobotę tam do chłopaków, do Jacka i Pawła, tam w kopercie opisują co i jak, prawda, te nazwiska. Mówię, do tej pory tych, co przebadano, znaczy przebadano pierwsze około 20 parę 30 osób, z tego to kilkanaście było z nadania Stanisława. Później ze 2 tygodnie następne namiary do sprawdzenia, na pewno jeszcze nie sprawdzone i teraz ostatnie w sobotę znowu im zostawiłem. Wszystkie na badania DNA, wszystko środowisko Darii. Albo do szkoły, albo te ostatnie to z podwórka, tak powiem, prawda? W sumie od tego 95 roku ile osób przebadano? To znaczy w tej chwili przebadano jakieś 30 parę osób. Znaczy 30 parę osób z tych, nie, może więcej, bo badano też osoby mające jakieś, powiedzmy, zboczenia seksualne. Jak kogoś złapano, to tak samo robiono badania, bo Anusz się uda, prawda? Badano kiedyś, ponieważ prokuratura Sopocka z racji zagubienia akt ma kaca moralnego, to chyba z 6 czy 7 lat temu nawet pojechali specjalnie do Anglii, bo był donos, że siedzi tam sprawca, no też się okazało, że to była zemsta kogoś tam, wiedział, że sprawa głośna, no to Anusz go mu coś zrobił, nic. Więc jak sprawa wyglądała z aktami?
Pod koniec marca 2007 roku zadzwonił do mnie emerytowany już policjant. Mówi, no, nie, przepraszam, nie zadzwonił, ja u nich byłem. I mówi, że prosili o akta z prokuratury, no i wyszło, że akta zaginęły. Ja mówię, panie Andrzej, coś pan pieprzy. Jak to akta zaginęły w prokuraturze? No jest to rzecz niemożliwa. Akta, że zaginęły w prokuraturze. Gdzie, jak gdzie, ale nie w prokuraturze. No ale dobrze, no. No więc udałem idiotę, pojechałem do prokuratury Sopockiej, a on do tego prawo, mówię, proszę o akta do oglądu. No tam zamieszanie szuru, no musi pan pisemko napisać. No napisałem, mówię, tydzień dałem, na to po tygodniu przychodzę, no wtedy się przyznaje, że akta zaginęły. No i wtedy, jak już oficjalnie wiedziałem o nich, to pierwszy telefon był do... wtedy była troszkę inna organizacja, czy prokuratura generalna, w końcu do tej komórki, najwyższej czapce prokuratury, telefonicznie pierwszą skargę złożyłem. Początek kwietnia, a później 29 albo 27 kwietnia napisałem osobisty list do Ziobry, jako czapy nad tym wszystkim. Pisząc we wniosku, że prokuratura miejscowa nie jest właściwa do wyjaśnienia tej sprawy, co się z aktami stało. Jakie było moje zdziwienie, jak z datą 4 września tego 2007 roku dostaję pismo, postanowienie o umorzeniu dochodzenia w poszukiwaniach akt z prokuratury rejonowej Gdyni, więc prokuratury podległej Gdańskowi. A w tym czasie prokurator, który sprawę dalej prowadził, już był albo w okręgowej, w czapie, albo w apelacyjnej. Moje przypuszczenie jest takie. Mówię, to nie jest tak w prokuraturze, że wszystkie akty, jak ktoś pobiera, jest coś takiego jak reparatorium, trzeba się wpisać, jak się pobiera, wpisuje się, jak się oddaje. No ale jak pan prokurator prowadzący, zastępca prokuratora wtedy w Sopocie, przyszedł do pani Zosi, czy pani Danusi, nie wiem, kto był szefem kancelarii, no chce akta, prawda? No pani Zosia nie dopełniła formalności. Dała mu te akta i później akta zaginęły, bo tam były, że tak powiem, baty na niego, prawda? Takie jest moje przypuszczenie. Takie na zasadzie Sherlocka Holmesa. O umorzeniu śledztwa tej prowadzonego przez gdyńską prokuraturę. Tam są informacje, że przesłuchiwano zarówno sekretarki w prokuraturze Sopockiej. Tak i nic. Jak przesłuchiwano? I prokuratorów. Jakby zagrożono karami, że dopuszczono się przestępstwa zaginięcia akt, to wtedy pani Zosia czy Danusia powiedziała, no dałem panu prokuratorowi takiego i Ksińskiemu, prawda? I byłby na widelcu, won z zawodu bez prawa do emerytury, bo to jest przestępstwo, prawda? Ale nie, no, umorzono, bo nie znaleziono, bo nie chciano znaleźć, bo to była układowa sprawa, prawda? Bo te akta wróciły z Instytutu w Krakowie. W Krakowie 8 lutego 2000 roku był ostatni wpis do reparatorium, że akta wróciły do nich. Część tych akt udało się odtworzyć. Na tej zasadzie, co ja miałem i co częściowo miała dokumenty policja, prawda? I na tej zasadzie powstały akta, nowe akta. Powstały to, co ja miałem u siebie, z różnych pism i tak dalej, postanowień i to, co policja miała. To są dzisiejsze akta. To są dzisiejsze akta. Czego brakuje? Nie wiem, czego brakuje, bo mówię... Wcześniej nie miał pan wglądu. Ja przeglądałem akta jedyny i ostatni raz w grudniu 96, mówię poza pewnymi fragmentami, których nie byłem w stanie zobaczyć, bo było to ponad moje siły, to przeglądałem od deski do deski, a jak zaginęły, były już 7 tomów, więc co w nich było, nie wiem. Nie wiem, no były akta sprawy. Do zaginięcia akt w sopockiej prokuraturze musiało dojść między rokiem 2000, gdy sprawa Darii została zupełnie zapomniana, a rokiem 2006, gdy tym morderstwem zajęło się Archiwum X i przekonało się, że z 7 tomów pism, zdjęć i innych dowodów nie zostało nic a nic. Prokuratura z sąsiedniej Gdyni badała, co też mogło się stać z aktami, ale nie ustaliła nic. Ojciec Darii pisał wtedy do Ministerstwa Sprawiedliwości, że sprawą powinna się była zająć prokuratura z jakiegoś bardziej odległego miasta, nic nie wskurał. Ale Dariusz Reluga broni nie składa. Raz po raz zgłasza się do Archiwum X z nowymi ustaleniami, co chwilę pisze pisma, a to do kolejnego gdańskiego komendanta wojewódzkiego, a to do ministra sprawiedliwości, a to do szefa MSWiA. Jest przekonany, że o tym, kto jest zabójcą, wie nie tylko sam sprawca, ale także jeszcze ktoś. Że pewnie morderca się komuś wygadał i teraz ten ktoś go kryje. Zdaje też sobie sprawę, że na pewno wciąż nie wszystko zbadano i cały czas wierzy, że uda się wpaść na trop mordercy córki. Tych podejrzeń było sporo. Był nawet przez pewien czas człowiek, któremu postawiono zarzuty. Tak.
Był trop, że pojawiła się koperta na grobie Darii. Nie koperta. To były karteczki, kilkakrotnie podrzucane na grób Darii. Zawsze Grażyna mi je dawała. Zgłaszałem to jeszcze wtedy do Sopot. Bo to było tak w okresie paru lat po śmierci Darii. Jeszcze jak ten, bo później Grażyna zrobiła bardzo ładny z kaukaskiego takiego granitu pomnik. Te drewniane się zlikwidowały. To było w tym czasie jeszcze, jak była drewniana zabudowa, prawda? U Darii w tym czasie odręczne karteczki. Nie wiem. Czy oni powyrzucali? Nie wiem, prawda? Co było na tych karteczkach napisane? Jakieś bzdury. W tej chwili nie mówię, się chwalę swoją pamięcią, ale nie pamiętam, to były tak nieistotne historie, ale każdorazowo im przekazywałem w Sopocie, prawda? W policji. Powinny być. A czy są, to nie wiem. W każdym razie też nie pociągnęło to żadnych dalszych kroków. Nic, zero, zero. W tej chwili, w miejscu, gdzie był krzyż, pan powiesił nowy krzyż, prawda? Znaczy, ten nowy krzyż powiesiłem w 2010 roku. Tamten był zniszczony, jak Stanisław twierdzi, to sprawca ma akurat no, taką psychikę, że chciał się na czymś wyżywać, prawda? I ten krzyż był jego takim obiektem, prawda? Bo jest nożem tak pociachany. No jest to podejrzenie, tak, że sprawca wraca na miejsce. Tak, że sprawca wraca. No taka jest teoria i sprawdzana w praktyce. Stanisław cały czas mówi, że no to się często sprawdzało. Więc ja w 2010 powiesiłem nowy krzyż dębowy, tylko wyżej, że nie można było dewastować nożem, a przed rocznicą w tym roku zrobiłem renowację jego i tabliczkę zrobiłem, że Daria Reluga urodzona dnia 28 lipca 1976 roku odeszła wbrew swojej woli, zostawiając rodziców, babcię i rodzeństwo przyrodnie w dniu 4 sierpnia 1995. Informacyjna, co i jak, ale taka nie pisząca męczeńską, bo to jest niedopuszczalne. Pojawiają się tam znicze w tym miejscu? Tak, pojawiają się. Nawet były badane. Wie pan, kto je kładzie? Nie wiem. Nie wiem. No bo mówię, pierwsze, też możliwe, że sprawca. Prawda? Bo pierwszy znicz zaniosłem do badania do archiwum X. Na początku marca, bo ze Stanisławem, bo on tam, mówię, tak naprawdę poważnie do tego podchodzi, bo tam kolegów prosi, chodzą tam na te miejsca, bo on sprawdza skąd widać, co i jak, prawda? I jak był 23 lutego, to zobaczył, że jest znicz elektroniczny. Ja nie trawię jak sztucznych kwiatów, tak samo elektronicznych, prawda? Bo to dla mnie wolę wypalony, normalny niż elektroniczny, ale zgadaliśmy się dopiero o tym zniczu, przełom lutego i marca. No mówię, panie Stasiu, ja nie trawię tych zniczy, nie ja postawiłem. No to poleciałem do lasu, patrzę, jest rzeczywiście, dzwonię do chłopaków za filmix, mówi taka i taka sprawa. No to przyjedziecie sami zabezpieczyć, bo mówię, przypuszczałem, że może sprawca. No nie, to panie Darku, niech pan w umiejętny sposób to weźmie i przywiezie nam. No pojechałem do domu po worki, czyste na śmieci, przez jeden dzień do drugiego włożyłem, zawiozłem do nich, tam Jacek wyjął w rękawiczkach do torby papierowej przełożył, jeszcze mi wymazł, pobrali, bo jakby coś tam zabrudził, że nie było to było jasne. No bo to było początek marca, 4 marzec albo coś takiego, prawda? No i święta w tym roku były 12-13. I przed świętami jakoś nie zdążyłem w sobotę, jak zawsze miałem zapalić tam znicz u Darii. I proszę, jak dzieciaki poszły po obiedzie w pierwszy dzień świąt tego 12 do Darii, patrzę, w mojej obudowie jest znowu wkład ten elektroniczny. No to już, ale to była święta, to dopiero do nich zadzwoniłem w poniedziałek z samego rana. Paweł odebrał, mówię tak, no to już sami wtedy w ciągu godziny go zwinęli, bo tam po godzinie już mogłem swój włożyć, prawda? I też do badania, no są wyniki badań daktyloskopijnych i na DNA, tylko co mnie, dlaczego to się zaczęły w ogóle pismo do Kamińskiego? Bo ja dostałem później pismo z datą 15 kwietnia bieżącego roku z archiwum X, że poszło to do badania, że wyniki będą koło 15 maja. Taki termin dla laboratorium kryminalistyki, pierw na daktyloskopie, później dopiero na DNA. Taka jest podnosi kolejność technologiczna. No i jakoś tak właśnie koło tego 15 maja jestem u nich, z Jackiem wtedy rozmawiam.
No ja mówię, a jak wyniki? No mówię, panie Darku, no przykro mi jest powiedzieć, ale wyniki będą w połowie października albo później. Ja mówię, panie Jacku, chyba pan głupoty gada. Jak to? Pół roku badania. No panie Darku, tak to jest, jest mała obsada, bo jest brak kasi w kasie. W związku z tym brak chętnych, bo, a to muszą być dobrzy specjaliści. No i takie są terminy, a mówię, to jest, że tak powiem, stara sprawa, a jak coś na polecenie prokuratora na bieżąco, to muszą odkładać te na bieżąco, bo kogoś tam posadzili, trzeba go sprawdzić, prawda? No, no i w tym momencie się wnerwiłem, zacząłem pisać do Kamińskiego jako przełożonego policji, zawsze z nagłówkiem do rąk własnych, opisując całą sytuację. No, czytał pan te pisma, nie są zbyt pochlebne. Skąd to podejrzenie, przekonanie, że znicz musiał postawić ktoś, kto ma związek z tą zbrodnią? Możliwe, że to jest nawet ktoś, kto Darii nie znał, po prostu zna tę historię nawet z gazet i w ten sposób chciał uczcić jej pamięć. Ja tego nie wykluczam, ale trzeba wziąć wszystkie ewentualności pod uwagę i trzeba wszystko sprawdzać, bo mówię, no przykra prawda, jeżeli sprawcy nie znajdziemy w środowisku Darii, to sprawa zostanie niewykryta. Bo dzisiaj odtwarzać wszystkich tych sportowców z Ukrainy i z Francji, którzy byli w tym czasie na AWF-ie, na obozie, na zgrupowaniu, ciężko. Znaleźć tych, co uciekli tam, do autobusem odjechali po 25 latach, jak wtedy się nie znalazło, dzisiaj jest to niemożliwe. Zresztą uważam, moja teoria, bo tam na szczycie tego zbocza, gdzie Daria była ukryta, gdzie biegała, jak w październiku szukałem z Jackiem Szemińskim przy pomocy wykrywaczy, które udostępnił mi już w tej chwili nieżyjący pułkownik Wojska Polskiego, bo tam miał taką możliwość, bo policja się okazała, że nie miała wykrywaczy do metali, a zaginęły klucze Darii. Więc z Jackiem prenotowaliśmy ten stok, bez efektu oczywiście, i tam na samym szczycie była ziemianka, jeszcze w tym czasie tak we względnym stanie. Więc później jak się analizowałem, że ci to uciekli do autobusu i wsiedli, widocznie tam koczowali, usłyszeli krzyki Darii, no nie lubią kłopotów, więc dali długą. No ale teoria była długi czas, że to ci byli sprawcami. No, brak umiejętności logicznego myślenia to jest to. To jest podstawowy brak w naszej policji. Podstawowy brak. Jak pan myśli, co teraz mogłoby panu przynieść jakiekolwiek ukojenie? Na pewno byłoby lżej, jakby sprawca był. To byłoby lżej. Darii zawsze będzie brakowało, ale jakby sprawca został ukarany, mówią, że zemsta jest słodka. No może tak. Kiedyś chciałem go dorwać osobiście, dzisiaj nie. Ale chciałbym, żeby został naprawdę dotkliwie ukarany więzieniem, nie takim hotelowym jak obecnie, tylko prawdziwym więzieniem w stylu hitlerowskim, stalinowskim. Bo to jest kara adekwatna dla zbrodniarzy. Zapytam, choć odpowiedź znam. Odpuści pan kiedyś? Nie. Na pewno nie.